Na start użyjemy sobie tego kodziku. Przypominam, że jest aktywny tylko do niedzieli. Także polecam, tak jak mówię, rozsyłać, używać od poziomu 50. Ja jeszcze nie używałem, zobaczymy czy działa. Cyk, kupon pomyślnie wprowadzony i plus 48 grzybków, dobra. Czyli wszystko działa. Na filmie powiedziałem, że kod daje 50 grzybków, za co przepraszam, ale niestety taką informację dostałem i dosłownie pół godziny przed 16 zostało to sprostowane. No ja już nie miałem czasu nagrać następnego filmu i to prostować. Także no tych grzybków jest 48, no ale stwierdziłem, że dwa grzyby w tą czy w tą to nie jest jakiś majątek, więc chyba się nikt nie obrazi. Czemu akurat 48? Bo tyle kosztuje odrodzenie w legendarnym lochu, wiesz? Przede wszystkim sobie może obejrzymy na start ten... Jak to się nazywa? Ten trailer i zobaczymy, co tu ciekawego, bo nie oglądałem go jeszcze, szczerze mówiąc. Także możemy obejrzeć zanim wejdziemy i zobaczymy, co się pozmieniało. O, jeszcze to bym mógł wyłączyć, a to tam... Wyjebane. Nie przeszkadza bardzo. O kurwa. Jaka wkurwiona. Ej, ale właśnie napisałeś, że jak się skupia, bo właśnie próbowałem sobie przypomnieć, że początek poprzedniego traileru z tej edycji był dosłownie identyczny, nie? Oni chyba tylko tą końcówkę zmienili, jak dobrze pamiętam. Ale wydaje mi się właśnie, że to samo było na początku. Tylko nie było tej końcówki tak jakby. Więc tak, jeżeli chodzi o legendarny loch, to tak jak mówiłem, jest nagrany taki filmik ode mnie, ogólne informacje o tym. Każdy legendarny loch od paru edycji działa mniej więcej tak samo, za wiele się nie zmienia, także polecam tam sobie obczajać. To jaką klasę gramy, to jakie mamy statystyki i tak dalej, nie ma totalnie znaczenia, bo przeciwnicy biją nam obrażenia procentowe. Więc no mówię, nie ma naszych pasywek w tym lochu ani nic, zresztą zaraz to zobaczycie. Mam już tu założone itemki na ulepszoną jakość przedmiotu, w sensie runki. I to tak naprawdę jedyna rzecz, którą powinniśmy mieć założoną, jak wchodzimy do tego lochu. No bo wiadomo, leci nam na koniec legendarka, lecą jakieś epiki, to one są po prostu mocniejsze dzięki temu. No i co? I chyba możemy lecieć. Tak jak mówię, z tego co pisali w dzienniku zmian za wiele się nie zmieniło. Więc tutaj chyba wszystko działa tak jak działało, jeżeli się nie mylę. Także nie ma co w ogóle tego czytać. Kto tam chce, to sobie może samemu przeczytać. Jakieś tam nowe grafiki, nowe dźwięki, no ale stricte gameplayowo wydaje mi się, że jest to samo, ale zobaczymy, jak to wygląda. Na początku do 25, do 25 komnaty nam potworki biją dość mało. O kurwa ty, jaki dobry początek. Więc wtedy warto z nimi walczyć, żeby sobie farmić klucze. No ja teraz mam mięśniaczka, więc tym bardziej. Tu jeszcze w ogóle zobaczcie. Kurde, i zmarnujemy trochę tego kupca. Tego kupca ma każdy za pierwszym razem, nie? Jak pierwszy raz na danym koncie zaczyna legendarny loszek, to taki ukłon bardziej w stronę graczy free to play, że to kosztuje 0 kluczy jedno i drugie i można sobie coś wziąć. No ale... no co ja mogę? Dostaliśmy mięśniaka, także... jest jak jest, ale okej, dobry początek. Może wreszcie pierwsze
kurwa ty, leczenie nie było nam potrzebne, no ale cóż, powiem wam szczerze, że może wreszcie będzie jakieś dobre przejście na start, bo zawsze co edycję jak zaczynam, jak robię pierwszy filmik z tego, to zawsze totalnie daję dupy, więc może teraz będzie troszkę lepiej. Dobra, mamy 13. Teraz jeszcze dwa kluczyki, mam już 12 kluczy. Może tak jeszcze zraz zawalczę, coś takiego. Tu możemy spróbować. Czy jak są pokoje z pułapkami, to do nich nie wchodzić? Zależy, jeżeli masz na przykład buffa, dzięki któremu nie robią ci nic te pułapki, albo jeżeli masz jakąś runkę, która, do runek zaraz dojdziemy, która sprawia, że ci biją mniej te pułapki, bo chyba taka była, jak dobrze pamiętam, no to wtedy możesz wchodzić, nie? Ale tak na ogół lepiej nie. I dobra, tu jak mam akurat taką, to mogę użyć tego kluczyka. I tutaj też nie ma co. O kurwica, następny mięśniak. Ty, co jest? Jakbyśmy doszli do pierwszego klucznika i kupili leczenie, to by było totalne oro. Tu niestety zmarnujemy, ale niech będzie. Mamy jakiś epik na wszystkie staty. No niezbyt dobrze, ale będzie do kibla. No i tutaj mamy te klejnociki. Co jest? Szansa na odblokowane drzwi jest fajna. Powiem wam szczerze, że pamiętam nawet, jak się to przechodzi. Zazwyczaj jak mam przerwę, to totalnie muszę sobie poprzypominać wszystko. A teraz mimo... Ostatnia edycja była kiedy? Chyba na urodziny, nie? No to już trochę minęło. Obrażenia od potworów się zmniejszają, to jest gówniane. No chyba to. Wydaje mi się, że szansa na odblokowane drzwi. Pamiętam, że to oddawało. Szkoda, że nie mamy szansy na ucieczkę niestety. Bo to zmniejsza nasze szanse na zrobienie tego na raz. A w sumie to miałem taką chętkę poniekąd. Ale dobra, nieważne. Siemanko Wechos, siemanko. Odpowiadałem wszystkim ogólnie. Za dużo osób się nagle wita, żeby wszystkim odpowiedzieć z osobna. Ale witam, witam serdecznie oczywiście. Dałem trochę dupy, że tam nie użyłem klucza. Kurwica. No właśnie, widzisz Wechok, zagadałeś mnie, twoja wina. Twoja wina, moja pierwsza śmierć w tym lochu. Ale dobra, oczywiście to będzie pierwsza i ostatnia. Bo jesteśmy totalnymi kotami. Tak, tak, no bo jak wiesz, jak jest zazwyczaj na klikaniu awki średnio 50 osób, to wtedy sobie z każdemu odpowiadam i sobie gadamy na luzie, nie? Ale jak jest więcej, to ciężko. Broń za pierwszym razem, ale u ciebie czy u mnie? Normalnie by uniknął. Nie, nie, to mi chodziło, że po prostu bym użył klucza zamiast tam iść i próbować unikać, wiesz? Ale to już nieistotne, było, minęło. U mnie? O kurde, to gratulacje. No to jest chyba najbardziej pożądana rzecz. Tu jeszcze mogę... O, tu mogłem w sumie, no ale dobra, nieważne. Najbardziej pożądana rzecz z tego legendarnego lożku, czyli broń za pierwszym podejściem i potem już wyjebane jajce. No ale to niestety nie jest takie proste. No dobra, próbuję unikać, mam pół HP, czy wy w ogóle wszystko widzicie? Wszystko widzicie, więc niech będzie. Tu możemy spróbować, bo mam tego buffa, że pułapki mi nic nie robią, tylko no kurwica, no nie. Dobra, drugie odrodzonko. Oj, teraz mam leczenie. Czy ja to chcę rozmontowywać, czy sprzedawać? W sumie jak mi daje... Tak, to mogę porozmontowywać i jeszcze pewnie trochę epików tu dzisiaj dostaniemy, więc niech będzie w ten sposób. Bo tu pewnie... O, jakiś w ogóle nowy boss chyba. Nie zwróciłem uwagi na tego pierwszego nawet, szczerze. Tu mamy szansę na skuteczną ucieczkę z walki. Tu od razu bierzemy to. Pamiętam, że jak ostatnio była lista zmian, to uwzględniali coś takiego jak na przykład dodany nowy pokój i takie rzeczy. Teraz nic takiego nie było. Teraz były tylko te trzy nowe itemki, których w sumie do tej pory nie wiem jak wyglądają. To są bodajże te. W ogóle jak ktoś ma jakiegoś lika tych nowych itemków, to możecie podesłać, to pokażę. Na nagraniu i na streamku przy okazji. Bo mi się tam nie chce teraz szukać, jak jest stream. No ale mówię, jak nic takiego nie było napisane, to raczej oprócz grafik się tutaj nic nie zmieniło. Aha, z takim się biliśmy za pierwszym razem. To jest drugi, teraz się będziemy bić z jakąś babeczką. Niech będzie. Zaraz będziesz je miał? Nie no, tutaj mi brakuje, to jest nowy serwer, tu mi brakuje wszystkich 18 itemów, więc... Może nie być tak prosto, żeby je zdobyć.
O, ktoś mi coś wysłał. A, wazon mi wysłał tylko na swojej postaci. To mi tak bardziej chodziło wazon, żeby wiesz, tak bardziej na streamku pokazać, nie? Samą grafikę tego itemku. Ale dobra, dobra, może nam poleci, zobaczymy. W sumie coś tam chyba było, że jak są nowe itemy, to jest na nie większa szansa. Tak mi się wydaje. Czekajcie, bo ja tu muszę zacząć myśleć, bo... Nie jest kolorowo. Niech będzie tu. Musiałem, bo bym zginął inaczej. Zagadujecie mnie. Może jakiś bufik? O kurwa. Ale bufik dostaliśmy. No i co? No i chuj. Dobra, 150 grzybów póki co wydane. Zaczyna się. Przypomniały mi się stare czasy, a szło tak dobrze, no. O, leczonko na 6, ty, to jest zajebiste w sumie. Dużo kluczy mam, muszę już zacząć ich używać powoli, wiecie? Bo skończy się tak, że mi te klucze zostaną na sam koniec. Kurwa, no proszę was, czemu te trutki? Co ja tu mogę wziąć? W sumie to mięśniaka wezmę chyba na 8, nie? Ewentualnie leczenie, no, żeby nie rolować jakoś bardzo. Niech będzie tak. Oddaję legendarny loszek. No bo zagadujecie i jakby wiecie. To przez to. Jak ja bym się... Widzicie, na początku się skupiałem i oro było takie, że... Dzięki za grzybki, nie ma problemu. Polecam się na przyszłość. Co my tu mamy? W sumie samo gówno. To na pewno nie ze względu na tą wadę. Pułapki wywoływałem klątwy, to jest strasznie irytujące. No i w sumie to też jest słabe. Dobra, wezmę to. Te pułapki z klątwami są irytujące, ale może jakoś się uda. Już w sumie końcówka lochu to też. Nie ma co przeżywać. Plecak jest pełen. W sumie to tak, to mam na wszystkie staty, to mogę rozmontować, bo tu i tak tych epików będziemy mieli dużo. To mogę rozmontować. A to mogę posprzedawać i to powiedzmy, że na razie do wiedźmy zostawię. Niech będzie w ten sposób, lecimy dalej. Czy mogę ogarnąć poniżej 50 kod? Jasne, brachu. Po streamku będzie ogarniany. Tak o. Dobra, jest klucznik. Teraz leczenie koniecznie. Sześciokrotny kciuk się przyda. O, dokładnie. Dobra, i te klucze zużywamy, bo ja tu mam za dużo tych kluczy. Za bardzo poskąpiłem na początku. Tu w sumie mogłem walczyć, ten też zjebałem trochę, ale nieważne. Tu też mogłem walczyć, ale to nic. Znowu leczonko, okej. Niech będzie to. Dobra. Okej, okay. W sumie wolę, kurwa i trutka. Ale ona nie bije aż tak dużo. To jest jeszcze do zrobienia bez odrodzenia, spokojnie. Dobra, niech będzie ta. I resztę sprzedajemy. nie mam niestety do żadnej innej, przykro mi. Dobra, jeszcze leczonko wpadło. Okej, okay. No to już... No 150 grzybków, to nie jest źle, powiem wam, tak około 250 wydaje mi się, że to jest taka średnia na jedno przejście. Także nie ma tragedii. Jeszcze nam 9 kluczy zostało, no to jest właśnie to, powinienem częściej tych kluczy używać. Bardzo możliwe, żebym z jeden raz mniej zginął, gdybym tych kluczy częściej używał. Ale ja tak zawsze skąpię na początku, a potem dopiero wydaję. Dobra, teraz broń leci i jesteśmy w domu, tak? No, nie do końca, ale te rękawice też są fajne. Podobają mi się. To są bodajże z tej drugiej edycji, jak się nie mylę. Okej. W sumie to od razu mogę pozamieniać. O, od razu nam osiągnięcie wpadło. Pyk. Runki muszę zamienić. Zrobimy sobie tak. I cyk. Dobra, niech będzie. Pierwsza legenda na W58, na bardzie. Lecimy dalej.
Ale fakt faktem mógłbym to ograniczyć. Kurwa, jeszcze ten nam zadał obrażenia na sam koniec. Czyli jednak jeszcze jedno odrodzenie chyba. No. Dobra, bulecik, miałeś rację. 250 grzybów, ale na broń warto tyle grzybów było wydać, no nie oszukujmy się. Warto było. A. No dobra. Może nie broń, ty, ale ładne to jest. Bez kitu, to jest jeden z nowych itemków. To jest wisiorek. Ale giga ładny, giga mi się podoba. Strasznie fajny. No co się ci śmiejecie? No, ładny, dobra. Pyk. Robimy od razu podmiankę. Lecimy dalej. Wiecie, ile już mi bronie dają? Zobaczcie. 117 i to jeszcze mi wydropiła dzisiaj po północy. Czyli z ulepszoną jakością to myślę, że będzie coś koło 130 albo więcej. A jak to by była jeszcze legenda, to kurwa, daj spokój. Ze 150 średnich na broń. Tak o, lekko. Dlatego się tego nie otwierało pod koniec rana. A no, bez kitu. W sumie nie pomyślałem o tym. No ale cóż, ja zazwyczaj nie myślę. Jeszcze najbardziej nie lubię tego, jak zobaczcie, dostajemy na samym początku rana buff na ucieczkę. Dlatego, że w ogóle nawet tych kluczy nie możemy pofarmić. No ale nasz żal tego nie używać. Jak działa ulepszona się jakoś w ogóle? Tak jakbyś miał plus X aury. Czyli jak masz na przykład ulepszoną jakoś plus 2, to tak jakbyś miał itemki z... Załóżmy, nie wiem, masz 15 aurę, masz założony itemek ulepszony jakoś plus 2, to tak jakbyś miał 17 aurę i takie itemki dostajesz. Łącznie możesz mieć plus 5 na sobie. Cianko, Naila. Dobra, możemy zacząć te klucze farmić. Lepiej późno niż wcale. Kurwa, jak to się drze w ogóle. No dobra, no pójdę tu. Kurwa, no. O, dobra, jest ucieczka. Niech będzie, ale chyba na bosie... Na bosie przegramy, tak mi się wydaje. Że za mało HP mamy. A nie, dobra, ty. Łatwo. Wszystko wyliczone. I co my tu mamy? Szansa na epickie drzwi. Ty, no znowu chujowe runy. Co jest? Czyżby oni zmniejszyli szansę na... Na te runki od ucieczki? Więcej tajemniczych komnat. To nie jest wcale takie złe. Za drzwiami mogą czaić się potwory, no słabo. Obrażenia od potworów wzrastają, no też słabo. Dobra, chyba biorę to. Z dwojga złego. Mi jako pierwsza wyleciała przed chwilą, no to ja mam pecha widocznie. No tak, no to wiecie. Nie ma co się dziwić, no, sabotaż streama, tak? Jakbym grał w to sam, to już dawno bym zrobił za jednym odrodzeniem. Ale no niestety. Okej, jest mięśniaczek, chociaż tyle. Tylko pewnie zaraz będzie ten. Klucznik. Dobra, no, sprzedaję, nie mam już co z tym robić. Czy ja mam w ogóle tu zapełniony? Tak, tu mam zapełniony. Dobra, no to muszę sprzedawać, trudno. O Jezu, bo on miał farta, no. Już wiadomo, że to RNG. Dobra. To też posprzedaję. Jak będzie broń, teraz daje 5 razy gifta. Kurwa, no dajcie tą broń. Nie dość, że odda w gierce, to jeszcze w życiu. Poprawisz moją jakość życia. Będzie pasek. Ja właśnie tak się zastanawiam, czy nie są po prostu zwiększone szanse na te itemki jakby z tej drugiej edycji, nie? Siemanko, Jerzyk. Czyli z tego.
A tutaj nie ma broni, broń jest tutaj. Także może to nie być takie łatwe. Ej, my jeszcze nie mieliśmy tego sklepikarza? Nie mieliśmy, właśnie, ty. Ciekawe, co tak długo. Dobra, leczonko tutaj muszę brać koniecznie. Trochę się podleczymy, chociaż kurwa... Dobra. Dobra, niech będzie. O, to dzięki, ale okej, chociaż kciuk w górę jest. To pół biedy, trochę jeszcze kluczy możemy nafarmić. W sumie muszę te pokoje świecące chyba sprawdzać, chyba to będzie bardziej opłacalne. Ale niech będzie tak. Szansa na zdobycie klucza, to jest fajne. To jest takie se. Dobra, weźmiemy to, to jest fajne akurat. Mi się wydaje, że dropną rękawice. Nie mów tak nawet, kurwa. Rękawice już mamy. Jak już ma coś dropić, to niech dropi, chociaż wiesz. Coś, czego jeszcze nie zdobyliśmy, żeby się można było ubrać. Wisior drobnie. Palcie wroty. Dobra, uciekamy. Za ucieczkę też możemy dostać klucz teraz z tą runką. Warto pamiętać. To możemy wykorzystywać, w sensie wchodzić w te pułapki. Dobra, może tu pora zacząć trochę. Trochę tak. Dobra, jest klucznik, całe szczęście, dupę nam uratował. O, i mamy leczonko. Dobra, git. Buty jak chuj. No buty, buty by mogły być akurat, no. No ale kurde, no tą broń bym chciał. Dobra, pół HP, zaraz bosik. Dwa klucze tylko. Dobra, no muszę, chociaż nie, mogłem, ale okej, nie, no w sumie oddało. Niech będzie tak, cyk. Dobra, nie zabiła nas. No są buty. Są buty, aczkolwiek zwykłe. Czy one oddadzą dla... Dlatego nie, plus 11 tylko. W sumie to mogę to sprawdzić. Plus 13, dobra, możemy do kibla. To od razu i pachołów trochę przebierzemy. Tu jak najbardziej git, możemy wymienić. W ten sposób. I co teraz mamy? Szansa na odblokowane drzwi jest fajna. Dobra, to bierzemy. Ile najwięcej razy zrobiłeś legendarny loch na jednej postce? Wiesz co, nie pamiętam. Na wojowniku chyba na W40, bo tam zawsze chciałem mieć full set ze wszystkich edycji, to tam na pewno robiłem nawet i po 30 razy, wydaje mi się, na edycję. Nawet czasem więcej, po 32 może, coś takiego. Także no, coś koło tego. Kurwa, ale na farcie tu lecimy, ty. Ale oddaję, dobra. Jeszcze leczonko teraz, pyk. No i git. Ile razy się w ogóle odrodziliśmy teraz? Ej, tylko jeden. Pierwsze wejście za darmo i jedno za grzyby. Oro. Kurwa, nie chciałem go podnosić. Dobra, niech będzie tak. Okej, możemy powoli już tych kluczyków używać. Może odda jakiegoś fajnego buffa. O, na przykład takiego, zajebiście. Pyk. Ja pierdolę, jest prawie 200 osób? Że wam się chce tu siedzieć. Ej, no na 50 grzybków tylko to przejście nas kosztowało. A wy się śmialiście, że nie umiem. Jest umiane i to tak o. Proszę bardzo. Walimy. Typiarkę. Pyk. No i co? I teraz broń. Kurwa, co to jest? Kucyk trojański. A, to jest trinket. Plus 72. No dobra, dobra, no nie mieliśmy tego. Nie wygląda to tak fajnie jak ten wisiorek.
kucyk nie widzisz. No to dzięki, dzięki za informację. Dobra, no co no? Grunt, że tego nie mieliśmy jeszcze. Pyk. Ale jak za 50 grzybów? To i ocet słodki. No broni nie ma w dalszym ciągu, ale spokojnie. To jest tylko cisza przed burzą. Zaraz będzie. No i chuj, jeszcze jedno odrodzenie na bosie. Nawet wcześniej, nie na bosie. Dobra, tragedia, tragedia. Ale tu, to było takie drogie, bo tu za broń. Tu za broń akurat miało być. Także... Tu już bez wątpienia siedzi broń. No to musiała trochę kosztować, nie? Tu w ogóle nie ma co mówić. Jest kurwa, mówiłem. I co, hejterki? Tago. Dobra, teraz jeszcze rozrzut trzeba zobaczyć. O kurwa. Prawie 200 średnich. Ja pierdolę. Jaka bestia jebana. Kurwica.